Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Dioks. Miło mi was powitać w kolejnym odcinku Kozatkich Sprzętów. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić urządzenie marki Asus w serii TaiChi 21. Jest to urządzenie, które e, kosztuje dość sporo, mianowicie jego cena oscyluje w granicach 6000 zł. Naprawdę nie mało, jeżeli chodzi o e, rynek urządzeń typu notebook, tablet itd. Jeżeli chodzi o jego obudowę, to wykonana jest z tworzywa, kurna, część obudowy to szklana tafla. Która oczywiście jest ekranem dotykowym tabletu, z którego możemy korzystać. System operacyjny, na którym pracuje to urządzenie, to Windows 8, który dzięki temu, że pracuje na dysku SSD, ładuje się w granicach 12-15 sekund. Dwa porty USB, oprócz tego mamy port micro HDMI. Jeżeli chodzi o baterię, która Znajduje się w tym urządzeniu, trzyma ona według opisów producentów w granicach 5 godzin, jakby nieprzerwanej pracy. Ja, korzystając z tego urządzenia, zweryfikowałem to i niestety jest to trochę mniej. Urządzenie to pracowało w granicach 2,5 prawie 3 godzin. Zarówno na części wewnętrznej, czyli na notebooku i na tablecie po zewnętrznej stronie możemy uruchomić to samo. Możemy również wyświetlać zupełnie dwie. Dwa różne obrazy, czyli możemy w środku na przykład opracowywać jakieś dokumenty tekstowe, a po zewnętrznej stronie na tablecie możemy uruchomić na przykład film, który będzie sobie oglądała osoba z zewnątrz. Urządzenie tablet, w relacji z innymi urządzeniami dostępnymi na rynku, ja osobiście korzystałem z iPada Polskiego, wypada dość słabo. Jego czułość jest na tyle niska, że chcąc korzystać po prostu z tego tabletu, napotykamy na. Problemy natury czysto technicznej, często chcąc zamknąć jakieś drobne okienko, trafić w tak zwanego Windowsowskiego x -a. Musimy ten proces wykonywać kilkukrotnie, żeby uzyskać oczekiwany efekt. W czasie testów miałem pro pewne problemy z obsługą sieci. Czasami urządzenie łapało zasięg doskonale, czasami było z tym Nazwijmy to średnio. Tak więc, reasumując, urządzenie dość drogie. Ciekawe, jeżeli chodzi o gadżet. Nie wiem na ile praktyczne w codziennym zastosowaniu. Jeżeli chodzi o płynność działania tego urządzenia, na pewno nie można narzekać. Dysk działa bardzo sprawnie, mamy sporo RAMu. Jeżeli ktoś z Was ma 6000 na zbyciu i zamiast kupić oddzielnie tablet w abonamencie na kilkanaście miesięcy z internetem w tej samej cenie plus jakiegoś innego. Notebooka, ktoś ma ochotę, polecam. Ja osobiście raczej nie będę praktykował.